plon. Włącz urodzaj. Cześć, aktualnie jesteśmy w trakcie żniw. Za chwilę też zostanie z pola zebrana późnosiana pszenica, ozima wysiewana po kukurydzy. Mamy już jednak na ten moment pobrane próby, zatem możemy co nieco powiedzieć o plonowaniu. Jednak zanim o wynikach, małe przypomnienie. Kukurydza została zebrana pod koniec października, następnie na początku listopada zastosowaliśmy zestaw Elbioterra i Elvita Humus Plus, aby przyspieszyć rozkład resztek pożniwnych. Następnie wykonaliśmy orkę. Przedsiewnie zastosowaliśmy nawóz Elplonster w ilości 300 kg na hektar. Następnie siew pszenicy RGT Bilans wykonaliśmy 16 listopada. Teraz przeniesiemy się do Mietka, który powie Wam więcej szczegółów na temat naszego doświadczenia. Żniwa u nas trwają, ale my sprawdziliśmy już wyniki plonowania naszej późnosianej pszenicy po kukurydzy ziarnowej. Postanowiliśmy posiać pszenicę RGT Bilans, dlatego że doskonale sprawdza się w naszych warunkach klimatycznych, a przede wszystkim bardzo dobrze krzewi się wiosną. Zakładając plantację, zwiększyliśmy normę wysiewu o 20%, tak więc wysialiśmy 360 ziaren na metr kwadratowy, co dało nam 140 kg na hektar. Widać teraz super chwastobójcze działanie naszego rozwiązania Areapak Total Pro, dlatego że do samych żniw mamy plantację czystą od chwastów, wolną od chwastów, a niekiedy obsada kłosów nie wynosiła nawet 500 sztuk na metr kwadratowy. Na początku marca wysialiśmy nawóz azotowy w postaci Elplon Nitro Complex w dawce 380 kg na hektar. Później, lustrując plantację, okazało się, że ilość pędów kłosonośnych jest zbyt niska, dlatego zastosowaliśmy nasze rozwiązanie Areapak Multi w celu dokrzewienia plantacji. Sprawdziło się doskonale, ponieważ ilość pędów kłosonośnych wzrosła o 20%. Na początku fazy strzelania w źdźbło wykonaliśmy zabieg fungicydowy wraz z regulacją łanu oraz odżywieniem dolistnym. Również w tym momencie fazy wegetacyjnej zastosowaliśmy drugą dawkę azotu doglebowego. Areapak Netan T1 i T2 zapewnił bardzo dobrą zdrowotność łanu aż do samego zbioru. Do obu zabiegów fungicydowych dodawaliśmy nawożenie dolistne w postaci Elvipaku. Pozwolę się wtrącić i dodać, bo myślę, że jest to niezwykle istotne, że na stan plantacji wpłynęły znacznie warunki meteorologiczne, ponieważ od 22 lutego do 21 maja, czyli praktycznie przez okres 3 miesięcy wegetacji roślin, spadło niespełna 33 mm wody na metr kwadratowy. Sytuacja poprawiła się dopiero po 6 kolejnych tygodniach, kiedy suma opadów przekroczyła 100 mm wody na metr kwadratowy. Przechodząc do wyników, plon pszenicy dokrzewianej wyniósł 8,7 tony z hektara, natomiast pszenicy niedokrzewianej 8,11 ton z hektara. Jest to wzrost o około 7%. W zeszłym roku mogliśmy liczyć na lepsze plony, ponieważ opad wyniósł 180 ml i był lepiej rozłożony w czasie. Jak wspominałem we wcześniejszych odcinkach, późnosiana pszenica, proces krzewienia oraz różnicowania kłosa przenosi na wiosnę. Z tego też powodu niekorzystne warunki atmosferyczne będą negatywnie wpływały na plon. Dziękuję Państwu za oglądanie całego cyklu plon pszenica i oddaję głos Alicji. W naszych doświadczeniach siew pszenicy ozimej po kukurydzy ziarnowej był praktykowany już w latach ubiegłych i na pewno będzie to kontynuowane. Jeśli chodzi o szacunki, kukurydza jest jedną z najczęściej uprawianych roślin, zatem warto wiedzieć, jaka uprawa, jaka roślina sprawdzi się najlepiej w płodozmianie. Po wszystkich filmach z cyklu plon myślę, że możemy stwierdzić, że pszenica ozima może być z powodzeniem uprawiana po kukurydzy ziarnowej. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Plon. Włącz urodzaj.